Panie Piotrze, poznaliśmy się przy okazji materiału, który ukazał się w dodatku przygotowanym przez Facebooka, w dodatku dołączanym do wrześniowego numeru briefu. Jest to artykuł o Pana firmie, o esencji, o współpracy z Facebookiem. Słowo Facebook, w ogóle ta nazwa robi ciągle jeszcze bardzo duże wrażenie. Jak się udało nawiązać kontakt z tak poważną, ważną firmą? Facebook od pewnego czasu poszukiwał firm na całym świecie i także w Polsce, które wzięłyby udział w programie polegającym na stworzeniu oprogramowania, które w jakiś sposób ułatwi zakup reklam w tym serwisie. I my wzięliśmy udział właśnie w takim konkursie, tam było chyba około 30 agencji i zaproponowaliśmy rozwiązanie. Wzięliśmy udział w prezentacji, która odbyła się w Warszawie i pokazaliśmy taką koncepcję narzędzia, które ułatwi zakup reklam facebookowych mniejszym przedsiębiorcom, średnim firmom i także mniejszym agencjom. I po kilku tygodniach dowiedzieliśmy się, że weszliśmy do tego programu. I od tego czasu pracujemy nad tym rozwiązaniem. Jesteśmy w centrali Facebooka co miesiąc, czasami częściej i dopracowujemy ten system. W tym momencie już minęło roku. A można już powiedzieć, jak ten system będzie wyglądał, jak będzie wyglądało to narzędzie? Tak, on już jest w zasadzie gotowy. W tym momencie zaczynamy pierwsze testy z warszawskimi agencjami. I mówiąc w absolutnym skrócie, to jest system, który ma sprawić, że zakup reklam na Facebooku będzie tak prosty, jak obsługa maila. Czyli podzieliliśmy cały ten złożony system na bardzo proste kroki. W każdym kroku jest bardzo niewiele decyzji do podjęcia. Krok po kroku użytkownik dochodzi do momentu, w którym ma stworzoną gotową kampanię. Do tego dołączyliśmy sporo narzędzi, które są takie typowe dla polskiego rynku. Na przykład polscy klienci nie do końca ufają jeszcze kartom kredytowym. Za to używają dużo systemów płatności przelewami typu PayU czy Przelewy 24. Więc w naszym systemie będzie można opłacić kampanię w ten sposób. To jest rozwiązanie, którego Facebook w tym momencie nie supportuje. Wielu polskich klientów chce targetować kampanię na poszczególne województwa. To jest podział administracyjny Polski, nie jest obecny na Facebooku. My to wrzuciliśmy i dużo tego typu rozwiązań. I póki co mamy dosyć dobry odbiór. Rozmawiając o Pana firmie, o Waszej firmie, trudno nie wspomnieć o jeszcze jednym aspekcie Waszych działań. Nieprawdopodobnie spektakularnym aspekcie. Wiem skądinąd, że jest Pan fanem gier. Pan tutaj przekuł swoje doświadczenia zabawowe również w biznes. Przed nami leży... Właśnie, co to jest? To jest Oculus Rift, czyli pierwsza udana próba przejścia do wirtualnej rzeczywistości. Brzmi fantastycznie. Ja miałem okazję mieć na oczach to urządzenie, tego Oculusa właśnie. I to, co mnie niesłychanie zafrapowało, to, że na pewno jest to świetne narzędzie do gier, dlatego że przestrzeń, którą widać, ta przestrzeń to nie jest tylko trójwymiarowy obraz. To jest coś znacznie więcej. Na czym to polega, że efekt na przykład jazdy na rollercoasterze wywołuje tak nieprawdopodobne, a właściwie tak prawdopodobne do rzeczywistych emocje. Znaczy, od wielu lat, w zasadzie 30 lat były próby stworzenia czegoś takiego, stworzenia systemu, który zakładamy na oczy i czujemy się, jakbyśmy byli gdzie indziej, w jakiejś wirtualnej przestrzeni, ale to nigdy nie dochodziło z tego powodu, że technologia jeszcze nie była gotowa. Brakowało przede wszystkim ekranów oraz systemów komputerowych i hardware'u, które byłyby na tyle sprawne, żeby były w stanie obliczać tak złożone wizualizacje w czasie rzeczywistym. I ten cały realizm Oculusa wziął się stąd, że po pierwsze wykorzystali najnowsze dostępne ekrany LCD i dołożyli do tego bardzo sprytne drivery, które sprawiają, że oglądając, rozglądając się w tej wirtualnej przestrzeni, ruszając głową, nie mamy praktycznie żadnego opóźnienia. Gdy dołożymy do tego płynnie koordynowany ruch głowy, który sprawia, że możemy się wewnątrz tego wszystkiego rozglądać, to jesteśmy już bardzo mocno oszukani. Oszukać w tym sensie, bo jest to temat, który też jest dla mnie cały czas bardzo frapujący, że sama technika oglądania, wcale nie, naszego widzenia, wcale nie sprowadza się do tego, że to jest, że wszystko kończy się i zaczyna się wokół. Tak naprawdę oko jest tylko przekaźnikiem informacji, które mózg na swój sposób interpretuje. I tu mam takie wrażenie, jakby udało się stworzyć
narzędzie, które powoduje, że my owszem przenikamy oko, że tak powiem, ale docieramy wprost do mózgu. I wrażenie jest naprawdę nieprawdopodobne. Tak. Nawiasem mówiąc, wszystkich tych, którzy będą na naszych urodzinach 29 października, już zapraszam. Wszyscy ci będą mogli, jak pan Piotr nam obiecał, doświadczyć tego nieprawdopodobnego wrażenia, także już dzisiaj zapraszam. A wracając do tego, o czym rozmawiamy, to rozmawiamy tak naprawdę o pewnej technologii, która pozwoli tworzyć aplikacje przydatne w biznesie. Bo to nie tylko służy przecież do gier, ale to, co wy robicie, i o tym właśnie chwilę porozmawiajmy, to są aplikacje, które są przydatne do sprzedawania na odległość, że tak powiem, albo sprzedawania na odległość nie tylko w przestrzeni, ale też w czasie, bo w przypadku na przykład projektów deweloperskich, pan może potencjalnego klienta zaprowadzić do konkretnego wnętrza, które fizycznie jeszcze nie istnieje. Szukaliśmy tego rynku, który będzie najszybciej zainteresowany tego typu rozwiązaniem. I stwierdziliśmy, że to będzie genialne dla deweloperów. Dzięki Oculusowi możemy pokazać wnętrze inwestycji na wiele lat, zanim ona powstanie. I na pierwszy rzut oka to nie wydaje się być niczym rewolucyjnym, bo spacery wirtualne, wizualizacje 3D, rendery to jest coś stare, już ma to chyba 20 lat, tak nie lepiej. Ale Oculus daje to, o czym rozmawialiśmy, czyli Oculus sprawia, że przestrzeń, którą oglądamy od środka, jest niezwykle realistyczna, nie tylko pod względem detali i szczegółów, ale przede wszystkim pod względem odczucia przestrzeni. Możemy oglądać dowolną ilość razy mieszkanie na planie, na ekranie, na telewizorze, ale nigdy nie będziemy mieli takiego doświadczenia jak na Oculusie, ponieważ na Oculusie możemy wejść do salonu w naszym przyszłym mieszkaniu, rozejrzeć się w koło i w ciągu sekundy od razu wiemy, czy jest za ciasny, za szeroki, czy sufit jest za nisko, czy kuchnia jest za blisko, za daleko, jak długi jest korytarz, jaki jest widok z balkonu. To wszystko jesteśmy w stanie otworzyć w bardzo realistyczny sposób. Więc my zaczęliśmy chodzić z tym rozwiązaniem po deweloperach. Pojechaliśmy do Izraela, jak naprawdę właśnie stamtąd przyszedł nasz pierwszy klient. Potem z tym patentem wróciliśmy już do Polski i udało nam się podpisać kontrakty z pierwszymi firmami w Polsce. I tak naprawdę w ciągu kilku miesięcy zaczęliśmy pracować z jednym z największych deweloperów holenderskich i hiszpańskich, także dużymi deweloperami polskimi. Jako że wykorzystujemy bardzo nowoczesny silnik do robienia gier komputerowych, to mamy niewiele ograniczeń. Możemy sprawić, że użytkownik będzie mógł na przykład w czasie rzeczywistym zmienić porę dnia i zobaczyć, jakie będzie oświetlenie jego mieszkania, albo przestawić meble, albo zmienić kolory ścian, albo zmienić układ ścian. Jeżeli jest to powierzchnia biurowa, może zobaczyć, jak będzie wyglądało jego biuro w open space, jak będzie wyglądało, kiedy będzie tam dużo gabinetów. Tak samo to jest bardzo ciekawe rozwiązanie dla architektów, którzy mogą na szybko zobaczyć, czy ich projekt jest optymalny dla użytkownika, mogą robić poprawki. A w jakich jeszcze branżach będzie miał zainteresowanie Oculus? Na pewno w branży samochodowej. To jest dla nich bardzo ciekawe, dlatego że wiele firm samochodowych nie posiada wszystkich swoich samochodów w salonach, a nawet jeśli posiadają, to nie mają wszystkich konfiguracji. A na Oculusie możemy wejść do samochodu i na przykład zmienić rodzaj, zmienić tapicerkę, zobaczyć, jak ten samochód, jakie wydaje dźwięki, jak jeździ, jak po prostu... Czyli możemy też wprowadzić ten samochód. Jeżeli byśmy zrobili bardziej złożoną aplikację, to jak najbardziej. Hotele? Hotele także. My pracujemy z hotelami, z Radissonem. Hotele to jest o tyle ciekawa sprawa, że w tym momencie decyzja o wynajęciu hotelu jest podejmowana na podstawie prostych zdjęć na serwisach takich jak Booking.com czy Expedia. A są hotele, które posiadają mnóstwo spektakularnych lokalizacji, basenów, spa, restauracji i nie mają jak tego pokazać. Dzięki Oculusowi my możemy pokazać wiele takich zalet hoteli, które są nie do przeżycia ze zdjęć czy filmów. Panie Piotrze, wczoraj robiliśmy taką konferencję e-commerce'ową, czyli zagadnieniom poświęconym sprzedawaniu online. Coraz częściej, coraz więcej sprzedajemy online. Ja na początek tej konferencji powiedziałem, że parę lat temu, jak zaczął się w ogóle ten temat, to pamiętam taką debatę, w której broniłem takiej oto tezy, że nigdy nie dojdzie do takiej sytuacji, że będziemy mogli kupić i sprzedać i kupić wszystko online. Wychodząc z takiego założenia, że sam proces kupowania i sprzedawania to jest pewne zjawisko kulturowe. Arabowie targują się na przykład. My też mamy swoje już ugruntowane tradycje, zwyczaje, czyli mężczyźni
oparci o wózki sklepowe podążają za żoną czy dziewczyną poruszającą się między półkami sklepowymi. Takie urządzenia trochę mnie z takiego sposobu myślenia wytrącają, ale jednocześnie pozostaje takie pytanie, czy rzeczywiście dojdziemy do takiej sytuacji, że będziemy mogli za pośrednictwem internetu wybrać sobie praktycznie i kupić wszystkie produkty. Jakie jest Pana zdanie na ten temat? Wydaje mi się, że tak. Wydaje mi się, że to jest tylko i wyłącznie kwestia czasu, ponieważ jakby doskonaląc wirtualną rzeczywistość, jesteśmy w stanie teoretycznie nawet odtworzyć to, co Pan dokładnie opisał. Dlatego, że ja mogę być oparty o wózek i za moją dziewczyną w przestrzeni wirtualnej. Uh-huh. Więc jeżeli jesteśmy w stanie odtworzyć rzeczywistość tak dokładnie, to w takim razie dlaczego nie moglibyśmy sprzedawać tego, co jest oferowane w rzeczywistości? A co z zapachem? Co z fakturą materiału na przykład, jeżeli będziemy chcieli wybrać krawat? To jest oczywiście bardzo ważne zagadnienie. Byliśmy teraz kilka tygodni temu na konferencji organizowanej przez producenta Oculusa w Los Angeles i tam ten temat był bardzo ostro poruszany przez wybitnych technologów i inżynierów. I jeżeli chodzi o zapachy, to już teraz istnieją systemy, które generują dosyć złożone zapachy. Chociażby kilka dni temu, czy tygodni, hotel Marriott otworzył taką prezentację w Stanach na Times Square, że postawił takie budki, które nazywa teleporterami, gdzie użytkownik chodzi, zakłada okulusa i pojawia się na jakiejś rajskiej plaży. I ta plaża to nie jest tylko wygląd, ale jest także dźwięk, są dmuchawy z gorącym powietrzem, jest zapach gorącego piasku i trawy i morza. I oni to wszystko dopracowali. Wrażenie jest ponad niesamowite. Jeżeli chodzi o dotyk, to jest dużo bardziej skomplikowane. Myślę, że na to jeszcze trochę poczekamy, bo to wymaga ogromnej dokładności i przede wszystkim miniaturyzacji urządzeń już stricte mechanicznych. Tak naprawdę nasze zmysły oszukują nasz mózg i te wszystkie urządzenia temu pozwalają. Zobaczymy, będziemy to śledzić. Bardzo Panu dziękuję za wizytę u nas. Jeżeli ten temat zainteresuje naszych widzów i czytelników, bardzo zapraszamy do otwartego studia Brief TV. Czekamy na Was, czekamy też na Wasze pomysły, Wasze propozycje, o czym chcecie z nami rozmawiać. Jesteśmy do Waszej dyspozycji. Dziękuję Panie Piotrze. Dziękuję bardzo.